Cześć, moi drodzy, witam was serdecznie na portalu Wideotesty.pl i dzisiaj będzie recenzja kolejnych słuchawek od XXY, słuchawki miejskie, natomiast tym razem jest to Modek Dynamic 20, czyli teoretycznie niższy niż ten wcześniej testowany Dynamic 40, właściwie teoretycznie praktycznie niższy i są ciut uboższe funkcje, ale czy to tak naprawdę decyduje o tym, że one są gorsze? Moim zdaniem to są lepsze słuchawki niż Dynamic 40, a po tej recenzji będziecie wiedzieli dlaczego. Zapraszam. Zanim przyjrzymy się bliżej tym słuchawkom Dynamic 20 XXY, to na początek takich kilka suchych faktów odnośnie konstrukcji, czyli dosłownie specyfikacja techniczna, tylko te najważniejsze elementy. Przede wszystkim zacznę od pasma przenoszenia, bardzo standardowo od 20 Hz do 20 kHz. Czułość tych słuchawek to, aż bym powiedział, 110 dB. Gram naprawdę głośno i myślę, że tak naprawdę rzadko kto będzie w stanie słuchać muzyki przy maksymalnej głośności. Co do przetworników, mam tutaj konstrukcję 40 mm z odstępem sygnału, czy w ogóle ze stosunkiem sygnału do szumu 90 dB. To są oczywiście słuchawki, które posiadają wbudowany odtwarzacz MP3 oraz radio FM. Mają również wbudowaną baterię, która według specyfikacji producenta pozwala na 9 godzin słuchania muzyki. Czyli tak jak pamiętacie w przypadku Dynamic 40, natomiast tamten czas był relatywnie dłuższy. Tutaj jest to czas jak najbardziej realny. I co ciekawe, te słuchawki się dosyć wolno rozładowują, czyli możemy na przykład sobie zostawić je na kilka dni bez słuchania muzyki i ze spokojem włączyć je i one nadal będą jeszcze grały. Teraz troszeczkę bliżej o samych słuchawkach i zacznę od pałąka. Ten jest dosyć elastyczny, słuchawki tutaj bez problemu możemy dosyć szeroko wyginać i wygodny. Całość jest tutaj pokryta taką ekoskórą z takim miękkim całkowicie wykończeniem. Mi osobiście, szczerze mówiąc, słuchawki nie przeszkadzały, ale o komforcie słów kilka za chwilę. Dodatkowo oczywiście mamy tutaj możliwość szerokiego zakresu regulacji, więc zarówno na prawej, jak i przy lewej słuchawce myślę, że nikt nie będzie tutaj miał problemu, żeby dostosować sobie ich ułożenie do własnych potrzeb. Zobaczcie, jaką tutaj mamy szeroką regulację. Tak wygląda to lepiej. I co do regulacji poszczególnych słuchawek, to tutaj też nie jest źle, ponieważ możemy je w dosyć szerokim stopniu obracać, jak widzicie tutaj o prawie że 90 stopni i dodatkowo muszle też mają dosyć duże wychylenie, jedna jak i druga. Ich wykończenie jest plastikowe, natomiast plastik jest dobrej jakości. Minusem jest to, że ten plastik jest błyszczący i tak jak pewnie widzicie, dosyć szybko łapią tutaj wszystkie ślady palców. Przez to estetyka trochę niestety traci. Kolor, w jakim są wykonane te słuchawki, w jakim są dostępne, to jest czarny z takim szarym i złotymi elementami tutaj przy poszczególnych słuchawkach. To są słuchawki, które oczywiście pełnią również rolę wszystkich portów sterujących i tak dalej, stąd i wyposażenie ich w poszczególne przełączniki jest dosyć duże. Zobaczmy od jednej słuchawki, najpierw słuchawka prawa, potem słuchawka lewa. Przede wszystkim tak, na słuchawce prawej mamy włącznik i wyłącznik. Po włączeniu słuchawek świecą nam się dwie diody, zarówno na słuchawce lewej, jak i na słuchawce prawej. Ja teraz to wyłączę, żeby nic nam tutaj nie przeszkadzało. Obok włącznika i wyłącznika jest port do ładowania. Ładowanie jest 5-woltowe i odbywa się poprzez przewód USB. Natomiast końcówka do ładowania to nie jest żaden, jak widzicie, ani mikro, ani mini jack, tylko mamy dedykowaną końcówkę w zestawie i tą podłączamy całość do ładowania do naszego na przykład komputera, powerbanka, czy każdego innego urządzenia, którym możemy po prostu to naładować, na przykład w samochodzie. Obok jest ta dioda, którą widzieliście, natomiast jeden z ważniejszych przełączników znajduje się tutaj już prawie przy samym końcu słuchawki. Ten pozwala nam przeskakiwanie po poszczególnych utworach, włączenie czy zatrzymanie po prostu odtwarzania. Natomiast co nie jest oznaczone, on również po dłuższym przytrzymaniu pozwala nam na przejście do radia. Zobaczcie, ja teraz troszeczkę włączę i podgłośnię, żebyście słyszeli muzykę. Muzykę słyszycie i teraz zobaczcie, po dłuższym przytrzymaniu zostaje przełączona od razu na radio. Słuchawka lewa w zasadzie wykonana jest identycznie. Tutaj mamy dodatkowo kilka innych slotów.
Przede wszystkim tak, jest taki sam przełącznik, jak ten, który widzieliście na słuchawce prawej, natomiast on tutaj pełni rolę equalizera, czyli korektora graficznego, czyli po wduszeniu, po przycisku mamy możliwość wybrania jednych z 6 ustawień, o ile wyłączenie equalizera można liczyć za ustawienie. No i oczywiście regulacja głośności, głośniej, ciszej, dosyć głośno gram te słuchawki, zaraz sobie to zobaczymy. Tutaj z kolei mamy porty, one są również oczywiście opisane. Jeden służy nam do podłączenia zewnętrznej anteny do radia, ponieważ ściąga to powiedzmy tak średnio, na zewnątrz nie ma większego problemu, natomiast oczywiście zewnętrzna antena tutaj dodatkowo odbiór poprawia. I AUX IN, czyli wyjście, ale już przewodowe, które pozwoli nam na podłączenie tych słuchawek do jakiegoś odtwarzacza MP3, do telefonu, do tabletu, czy każdego innego urządzenia zgodnego z mini jack 3,5 mm lub z tym dużym, ale przez oczywiście przejściówkę. No i dioda na sam koniec. Na tej słuchawce, moi drodzy, na słuchawce lewej znajduje się również slot na karty pamięci microSD. On został bardzo sprytnie ukryty, więc przy takim normalnym korzystaniu jest praktycznie niewidoczny. Dostęp do karty nie jest utrudniony dzięki temu, ponieważ słuchawka, tak jak widzicie, się dosyć szeroko odchyla i moim zdaniem taki zabieg jest jak najbardziej na plus, jeżeli chodzi o estetykę. Co do wykończenia poszczególnych słuchawek, to możemy się temu przyjrzeć troszeczkę bliżej. To jest oczywiście również taka jako skóra miękka, nie ma tutaj nic do zarzucenia. W środku mamy tradycyjną gąbeczkę. Słuchawki nie są duże, więc one leżą bezpośrednio na naszych małżowinach, uszy się w nich nie chowają. Ma to niestety negatywny skutek, taki sam praktycznie jak w przypadku Dynamic 40 czy każdych innych słuchawek z takim wykończeniem, a mianowicie jak mamy lato, mamy gorąco, to po prostu ucho w tych słuchawkach nam się zaczyna pocić. No i czas przejść do zasadniczej części recenzji, czyli do moich odczuć z użytkowania tych słuchawek. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko, że będę dosyć często odwoływał się do Dynamic 40, ponieważ jedne i drugie słuchawki testowałem dosyć długo, więc myślę, że z produktem zapoznałem się bardzo dobrze i stąd też częste odniesienie do słuchawek, które też są słuchawkami miejskimi, podobnie jak Dynamic 20. Zacznę od komfortu użytkowania. To, o czym wcześniej wspomniałem. Przede wszystkim tak, słuchawki nie przykrywają nam całego ucha, tylko spoczywają na nim. To ma ten negatywny wpływ. Latem ucho będzie nam się pociło. Jednak Dynamic 20 w moim odczuciu i dla mnie osobiście są słuchawkami wygodniejszymi. I to zdecydowanie wygodniejszymi jak Dynamic 40. Co też przejawia się tym, że możemy po prostu słuchać w nich komfortowo muzyki zwyczajnie dłużej. To jest związane m.in. z mniejszym dociskiem słuchawek do uszu. To z kolei przekłada się troszeczkę, można powiedzieć, na ich taki trochę naciągany minus, ponieważ bieganie w tych słuchawkach niestety komfortowe nie będzie, bo po prostu słuchawki nam spadną. Truchtać, proszę bardzo, możecie i na ulicy trzymają się normalnie dosyć dobrze, natomiast nie bieganie, co w przypadku Dynamic 40, które były o dziwo cięższe, nie było tutaj żadnym problemem. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, Dynamic 40 trzymały dłużej, tutaj słuchawki trzymają krócej, natomiast myślę, że 9 godzin, co jest, jeszcze raz podkreślę, czasem realnym, jest jak najbardziej wynikiem godnym i tutaj chyba nikt nie będzie też, przynajmniej powinien na to narzekać. Co do wykonania samych słuchawek, użytych materiałów, ja tutaj jakichś większych uwag nie mam. Myślę, że powinny tutaj służyć dosyć długo swoim użytkownikom. No i kolejna rzecz związana z samymi słuchawkami, czyli dźwięk. Słuchawki to jest konstrukcja, która jest przeznaczona przede wszystkim do tego, żeby korzystać z nich na ulicy, gdzieś na zewnątrz, żeby zabrać swoją muzykę po prostu tam, gdzie idziemy, do szkoły, na uczelnię, nie wiem, na spacer. I powiem Wam szczerze, że tutaj dźwiękiem byłem mile zaskoczony. Jak widzicie, przewodu żadnego nie ma. Mamy wbudowany odtwarzacz MP3. Obiecałem Wam pokazać, jak głośno grałem te słuchawki i tak też teraz zrobię. Od razu sobie włączymy muzykę. OK, leci MP3-eczka. To sobie ustawiamy maksymalną głośność. I możecie posłuchać. Myślę, że słyszycie to dosyć wyraźnie. To myślę, że oczywiście nie daje Wam jakiegoś pełnego obrazu. Natomiast jakieś tutaj własne odczucia na pewno.
I byłem naprawdę mile zaskoczony jakością dźwięku, ponieważ tu już można jak najbardziej mówić o takim dosyć ładnym i czystym podziale na poszczególne pasma, czy to toni niskie, wysokie, czy średnie. Jeżeli chodzi o ustawienie equalizera, słuchawki bardzo dobrze reagują na zmiany, ale one też działają tylko w przypadku odtwarzacza MP3, tego wbudowanego. Jeżeli słuchawki podłączymy przewodowo, to niestety ten equalizer już nie działa. Działają również w przypadku radia, natomiast jakość dźwięku, który tutaj mamy, korzystając z radia, jest taka, powiedzmy, średnia i equalizer tego nam niestety nie poprawi, moi drodzy. Natomiast w przypadku odtwarzacza MP3, poza samymi typowymi MP3-kami, czyli plikami z rozszerzeniem MP3, to urządzenie również obsługuje format mniej stratny WMV. I tutaj jakość dźwięku, jeżeli sobie zgramy jakąś naszą ulubioną płytę wysokiej jakości, co prawda wejdzie nam z samych piosenek mniej na kartę i trzeba wtedy zaopatrzyć się w droższą kartę o większej pojemności, ale i jakość dźwięku jest słyszalnie wyraźniejsza. Te słuchawki mają już szerszą scenę muzyczną, nie grają tak miękko i nie ma problemu, że jeżeli sobie trochę się pobawimy tym equalizerem i wybierzemy które z tych predefiniowanych ustawień, że będzie po prostu za miękko, ponieważ tutaj słuchawki moim zdaniem grają już troszeczkę bardziej drapieżnie, na przykład w roku sprawdzają się po prostu lepiej. Ja wam powiem, byłem mile zaskoczony tymi słuchawkami i komfortem ich użytkowania, i długością pracy na baterii. Jak widzicie, gadam tu już tyle czasu i skończyć w zasadzie bym nie mógł, powtarzając się co chwilę, dlatego tym sobie tą recenzję zakończymy. Moim zdaniem to jest produkt nie dobry, nie bardzo dobry, a wręcz bym powiedział znakomity, mimo oczywiście tego, że on nie jest całkowicie pozbawiony wad, bo na przykład nie mamy tutaj zewnętrznych głośników, czy funkcji zewnętrznego głośnika, jak w przypadku Dynamic 40, co jest oczywiście bardzo fajnym gadżetem. Tak, tutaj wpływa też pozytywnie chociażby na ich wagę i komfort użytkowania. Dlatego po więcej zapraszam was tradycyjnie na nasz portal, tam znajdziecie również zdjęcia tego produktu, a my widzimy się w następnych filmach i te słuchawki zasłużenie otrzymują od naszej redakcji również nasze wyróżnienie.